Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarze jest dokładnie kwadrans po 9:00, a w studio gospodarz programu Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest także w studio numer 2 Marcin Hausek. Witamy. Dzień dobry i niestety muszę zacząć od złych informacji. Z niepokojem czekamy na dzisiejszy i jutrzejszy raport pandemiczny, bowiem od liczby zakażeń będzie zależeć, czy rząd wprowadzi całkowity lockdown. To niestety bardzo realna wizja, mówią o niej rzecznik rządu i minister zdrowia. Jeśli liczba zakażeń przekroczy 25 tysięcy na dobę, wtedy niestety mogą zapadać radykalne decyzje. Wczoraj w kraju odnotowano ponad 14 tysięcy nowych zakażeń. W poniedziałek i wtorek zawsze jednak przypadków jest mniej. W regionie potwierdzono 164 zakażenia koronawirusem, najwięcej w Lesznie, gdzie zaraziło się 36 osób, i w powiecie leszczyńskim, tam pozytywne wyniki testów otrzymało 34 mieszkańców. W powiecie rawickim przybyło 18 zakażeń, w górowskim 17, w gostyńskim 14, w jarocińskim 13, w wolsztyńskim 12, we wschowskim 11 i w kościańskim wystąpiło 9 przypadków. W kraju zmarło 372 pacjentów, wśród nich są 3 osoby z naszego regionu. Przyczyna śmierci 2 mieszkańców Leszna i jednej osoby z powiatu kościańskiego to COVID-19. Dziękujemy bardzo. To był Marcin Hausek. Właśnie sobie przeglądam Twittera, gdzie tak wskakują szybko czasem takie przecieki na temat różny i na razie niestety żadnych przecieków dotyczących dzisiejszej liczby dnia nie ma, ale myślę, że po 10:00 będzie i się dowiemy wtedy, jaka ta liczba dnia jest. A my rozpoczynamy przyjmowanie Państwa telefonów. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu. Ja tutaj technicznie operuję. O tymi odbierami telefonów, bo tak w liczbie mnogiej mówisz, ty czekasz, a ja operuję. Czekamy razem z Patrycją. No dobrze, niech ci będzie. Boże, ktoś z Państwa jest już telefon. Chcę z Patrycją porozmawiać, a nie widzę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, dzwonię z Barwińskich. Pół roku temu dzwoniłem, że nie świeci lampa naprzeciwko klatki schodowej numer 9. Do dzisiaj nie jest zrobiona. Ha! Najciemniej pod latarnią, czyli najbliżej urzędu. Barwińskich numer 9. No dobrze, lampa. Może gdzieś im to umknęło. Czasem tak no, jest, że w natłoku... Panie Jarku, była rozmowa w niedługim czasie, bo słucham audycji. Mm-hmm. W niedługim czasie też ulicę sąsiednią dzwonił pan, że na rogu nie świeci. Pan mówił wtedy, że no, dwie są w pobliżu, to będzie szybciej zrobione. I? Ale tam jest zrobiona? Chyba też nie wie pan. Okay. Berwińskich. No dobra, no ja mówię, to jest najbliżej urzędu, bo to właściwie jest to rzut beretem. Natomiast no może akurat czasem jak to jest szef z boso chodzi. Tak jest. Dobrze. Do listy dopisujemy ulica Berwińskich 9. Bardzo dziękuję. Lampa. Miłego dnia życzę. Dziękujemy również panu. Bardzo miłego dnia i doświetlenia oczywiście w najbliższej przyszłości byłoby miło. Czy teraz dni coraz dłuższe, niedługo zmiana czasu. Nawet nie wiem, kiedy dokładnie, ale ma być. Kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię ze Śmigla i taki jest problem na ulicy Bolesława Prusa. Nie wiem, kto za to płaci, ale już od 16 po 16 świecą lampy. A widzi pan. A rano, jak się idzie do pracy, tam jeszcze jest ciemno, no to już jest ciemno, nie wiem, o której one się nam wyłączą, o 4 czy o 3. Po prostu ktoś nie przesterował tego zegara, który zapala oświetlenie. Mm-hmm. I nie wiem, do kogo to dzwonić. Czy to nie, no jak macie, do gminy, bo to nawet oni, jeżeli, no oni być może nie są właścicielem tych lamp, tylko firma energetyczna, natomiast no gmina zleca takie rzeczy, nie, więc ja myślę, że i tak do gminy trzeba będzie uderzyć, no bo to chodzi o oświetlenie ulic, a administratorem, zarządcą ulic jest miasto w tym przypadku, czyli Urząd Miejski. Tak, czyli to by gmina musiała się zwrócić do energetyki o przesterowanie
kalibrowanie tego zegara, prawda? Tak, no to jest tylko kwestia, czy to jest kwestia zwykłego przeprogramowania, czy trzeba na przykład jakiś tam kupić nowy sterownik, no ale to już myślę, że firma energetyczna wie najlepiej, co jest potrzebne, żeby państwu, jak mniemam, zaświecało się później, ale dłużej no też świeciło. Dokładnie, a teraz za chwilę zmiana czasu będzie i znów będzie to jeszcze lepiej być. No nie? Tak, no. Będzie świeciło od 4 godziny bez przerwy. Ja nie wiem właśnie, czemu odchodzą samorządy czy firmy od tych zmierzchowych takich czujników, które nie zapalają, nie wiem, jak się ciemno zrobi. To tam mają. Nie, bo to nie jest pierwszy telefon, że gdzieś tam w tych porach doby właśnie dziwnie te lampy świecą, więc chyba już się nie używa tych zmierzchowych takich załączników. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Taka sytuacja występuje już, nie? Tak, ulica Bolesława Piusa w Śmiglu. Ale podobno, bo tam mówili, że w innych częściach miasta jest normalnie, się świeci. Później się zaświecają i gasną rano. Ustępki się zdarzają, no mój Boże. Dobrze, przekażemy. Dzięki prośbę. Bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy, mamy nadzieję, że tam pani burmistrz albo pan wiceburmistrz spacerują i będą wiedzieć, o jakie miejsce chodzi. Słucham. To ja może jeszcze o tej zmianie czasu, że w tym roku ta zmiana z zimowego na letni w sobotę 27 marca. Czyli dokładnie w sobotę na niedzielę. Nie w tą najbliższą, tylko w następną. Tak. No i wtedy będziemy tam przesuwać zegarki o godzinę do przodu, czyli z drugiej na trzecią. A ja przyznam, że od dobrych 10 lat toczy się dyskusja, czy może wreszcie dać sobie spokój z tą zmianą czasu, ale nic z niej nie wynika. Dzień dobry! Dzień dobry, panie Jarku, ja mam taką sprawę. Chodzi mi o ulicę Podmiejską w Rawiczu. Tam robią rondo, ale teraz już nikogo, nikt nie ma. No i tam po prostu ani na cmentarz nie idzie przejść, jest takie rozwalone, ta trokosze już nie można na nie przejść. Rozkopane, jak rozumiem. Tak, rozkopane to jest, jak... Czyli jeszcze prace się nie zakończyły pewnie. Tam nikogo w ogóle nie ma. No, może drogi, no przerwa obiadowa się przedłużyła o 3 tygodnie. Dobrze, no do pana burmistrza zwrócimy się. No, mam nadzieję, że tam po prostu z jakiegoś powodu, mam nadzieję naturalnego, wstrzymano te prace, a nie, że to jest na przykład, nie wiem, zejście ekipy z placu budowy, bo trzeba będzie nowej szukać, cuda wianki. Dobrze, ulica Podmiejska w Rawiczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia Rawiczakom, także Rawiczanom życzę. 65 529 5529 to nasz numer telefonu. Zaczęłaś tak uroczo o zmianie czasu, więc kontynuuj, proszę. No, zmiana czasu będzie. Trzeba się jakoś tam na to przygotować. Jesteś wielbicielką zmian czasu, jak rozumiem. Po prostu trzeba się przyzwyczaić i tyle. Akceptujesz rzeczywistość po prostu. Tak. Nie jestem, że tak powiem, konfliktowa. Iście buddyjskie podejście. Dzień dobry, witam serdecznie kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, chciałem zapytać o ulicę Składową. Czy to by można, nie Składową, tylko ulicę Sadową. Sadowa to jest ulica z Gronowskiej. Do Osieckiej. Do Osieckiej. Mm-hmm. Tam jest ten przejazd kolejowy. Mm-hmm. Wszystkie, no, te linie są teraz modernizowane i tam jest światła już działają, jak pociąg jedzie, ale dalej jest stop. Czy ten stop musi być, czy... Bo to jest praktycznie jeden z niewielu przejazdów, gdzie stop dalej znak stopu został. Biorąc pod uwagę cuda wianki, które się wydarzały ostatnio na przejazdach kolejowych na innej, co prawda, linii, czyli Poznań-Wrocław, to ja bym wolał, żeby on tam stał. Bo tutaj było tak, że bariery były otwarte, a pociąg jechał. Natomiast czy ten stop można zlikwidować, jeżeli jest sygnalizacja? Dobrze, zapytamy o to PKP PLK, bo być może tam jeszcze na przykład czegoś nie skończono, coś tam jeszcze nie jest odebrane, czasem tak bywa. Ja pamiętam taki przejazd w Wilkowicach, jeśli się nie mylę, gdzie też podobna sytuacja była, tam był przejazd uszkodzony po jakiejś kolizji, stało to długo, niby już było wszystko zrobione, niby wszystko działało, a kolej odpowiadała, jeszcze nie wszystkie czynności są tam wykonane i dlatego stop jest. Czy tak jest na Sadowej? Nie wiemy, ale spróbujemy się wywiedzieć u pana rzecznika PKP PLK. Niech to sprawdzi, może nam to wyjaśni. Ulica Sadowa, ale z ostrożności tak zwanej życiowej radzę, jak jest stop, to stawać mimo wszystko. Nie, no ja akurat no, staję, tylko że też szczerze, no to niewielu tam się zatrzymuje. Nie? No, to jest insza inszość, ale wie pan, tam do tego Kwiatoszyna i na tę moją Krobię tam od czasu do czasu coś jedzie.
a niedługo może będzie jechać więcej, bo słyszymy o reaktywacji linii do Gostynia, to też tamtędy te pociągi pojadą. Dobrze, tak, zapytamy, tak, już mówiąc za poważnie, oczywiście zapytamy o ten przejazd. Tylko, że jeszcze, jeśli mogę tu się wtrącić, był taki czas, że właśnie tam światła nie działały, to coś było nie do końca zrobione. Tak, ale teraz już jakoś tam był modernizowany ten przejazd. Od jakiegoś czasu już normalnie światła się zaświecają, chwila pociąg jedzie i no wydaje się, że to już jest skończone, ale dalej ten stop, jako mówię, jako jedyny praktycznie został tutaj na tych przejazdach. Więc na logikę ma pan rację, chociaż ja powtarzam po raz kolejny, nie zawsze logika idzie w parze z życiem. Dobrze, dziękujemy bardzo. Sadowa, przejazd kolejowy, miłego dnia życzymy i mimo wszystko stawajcie, jak jest znak stopu, na czymkolwiek. To stawajcie. 65-529-5529 to jest nasz numer telefonu i już ktoś znów na niego dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam takie pytanie, bo jestem honorowym dawcą krwi. Oddaję krew tam dosyć często i chciałbym się zapytać, czy na przykład by była taka możliwość, żeby podczas oddawania krwi, żeby zrobić badania na przeciwciała na przykład. Czy ktoś ma takie przeciwciała na przykład na COVID? Czy taki ukłon by był po prostu od strony szpitala dla honorowych dawców krwi, tak? Znaczy, ja zaznaczam, punkt krwiodawstwa w leszczyńskim szpitalu, on tak naprawdę nie podlega pod szpital, tylko pod Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Boże, co za słowo, w Poznaniu. Ja rozumiem, ale czy po prostu taki ukłon by mógł być dla krwiodawców, no na więc, przykład, nie? No więc mówię, no to jest teraz pytanie, czy te regionalne centra takie rzeczy wykonują. Gdziekolwiek też to możemy zobaczyć, czy to gdzieś jest robione. No pytanie jest okej. Okay. No mówię, bo wtedy postulat. By wiadomo było, czy ktoś przeszedł tego COVID-a, czy nie przeszedł. Nie ma przeciwdziała, nie? No dobra. Taka propozycja. To jest propozycja, która myślę musi być rozpatrywana na jakimś poziomie, Boże, Ministerstwa Zdrowia, jak mniemam, bo niżej to nikt chyba o tym nie zdecyduje. Ale dobrze, jeżeli nas słuchają szanowni o na przykład parlamentarzyści, to na przykład mogliby złożyć taką interpelację do ministra zdrowia, pana Niedzielskiego, co by na przykład takie rozwiązanie wprowadzić. To jest skądinąd ukłon w stronę krwiodawców, którzy, jak wiemy, no są wielkimi darczyńcami społeczeństwa, dzielą się swoją krwią. Nie wiem, Patrycja, ty jesteś krwiodawcą? Nie jesteś. Pomachałam głową, że nie. Ale z powodów zdrowotnych, czy tak boisz się po prostu igły? Taka jestem strachliwa mocno. A to kiedyś cię tam wezmę i cię przekonam. Tak? Będziesz mnie trzymał za rękę? Cudowne miejsce, przemiłe panie, jeżeli nas słuchają, panie, no tam są też panowie, ale ja pozdrawiam szczególnie panie z punktu krwiodawstwa w Lesznie, no, świetne dziewczyny. Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Witamy. My mamy taki problem, bo w Jarocinie na ulicy Wojska Polskiego nigdzie nie ma żadnej koszy na śmieci od gminy. Gdzie te śmieci wyrzucać? Ludzie chodzą do kościoła i do sklepów i żadnych koszy nie ma. Gdzie mamy te śmieci wyrzucać? Dobrze, jakieś śmieci się niesie do kościoła, tak nie wiem, ale dobrze. Wojska Polskiego, kosze na śmieci, oczywiście już te... Ma pan rację, oczywiście ja sobie żartuję, kosze na śmieci, notuję sobie. Chociaż co 500 metrów jakieś kosze, no nie ma nic, nie? Rozumiem, a jak nie ma kosze na śmieci, to czujemy się często trochę rozgrzeszeni z takiego śmiecenia. Zgadza się. Gdzie indziej, ja tak wiem, że to tak trochę wygląda. Dobrze, ostatnio gmina odpowiedziała bardzo szybko na apel dotyczący koszów na śmieci w parku. Także miejmy nadzieję, że i ta prośba państwa dotycząca ulicy Wojska Polskiego będzie spełniona. My ją oczywiście przekażemy. Super. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Choć zawsze powołuję się na to doświadczenie moje japońskie, gdzie w Japonii nie ma nigdzie koszy na śmieci. Po prostu nigdzie. Bo papierki zabiera się ze sobą do domu. Skoro można było je wynieść, to można je też zabrać ze sobą. Nie trzeba ich wyrzucać. Jakbyś tam była? No znam tę historię, a my mamy już kolejnego słuchacza. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwoniłam w odpowiedzi na telefon tej pani z Rawicza, która dzwoniła, nie wiem, nie dosłyszałam, czy ona mówiła o dniu dzisiejszym, Ulica Podmiejska, tak? Dobrze, tak? To jak wygląda sytuacja? Wczoraj jechałam tam około 14:30, tam pracowali chłopaki. To może pani jakoś przechodziła akurat w porze ich przerwy, no, albo... Być może, że tak, ale mówię, 14:30, wczoraj byłam w pracę. Pracują jak mrióweczki.
Tak jest, oczywiście. Cudownie. No właśnie. To pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Panią również dziękujemy za to wyjaśnienie. Pozdrawiamy ekipę, która wykonuje tam te prace na Podmiejskiej. Jeżeli macie tam gdzieś jakiś tranzystorek grający, to dla was w tym momencie szczególne ukłony. A my jeszcze przed przerwą ostatni telefon odbierzmy. Dzień dobry. Dzień dobry, już chwileczkę. Okej. Już jest radio wyciszone. Świetnie. Na ulicy Święciewolskiej w Lesznie jest przejazd kolejowy, to pociągi jadą na Głogów. A, ten, już wiem. I tam trwa taki śmieszny remont. Najpierw robili parę metrów od tego chodnika, to jest to przejście przy z tyłu akwalitu, jakąś zwrotnicę. Tam się kilka płytek z chodnika zapadło. No nie wiem, czy oni tam coś wyciągli. I teraz postawili przejście, barierkę, co ma zamykać tylko ten chodnik. Ta barierka kiedyś, to całe urządzenie miała schowane z tyłu za płotem. A teraz ta cała skrzynka stoi na chodniku i taka krótka barierka. I ten chodnik będzie, przypuśćmy, tam, no tą o wielkość tej skrzynki zmniejszony. To tak nielogicznie wygląda. No nielogicznie, ale to jest dosyć szerokie tam to przejście to dla pieszych. No jest szerokie, ale te pociągi tam często jednak w miarę jeżdżą i tam dużo ludzi staje. Tam dużo ludzi staje, bo tam często przez to przejeżdżam i tam dużo ludzi stoi. No dobrze, no jakąś wizję lokalną musimy zrobić, zobaczyć jak to wygląda. Tam ktoś z naszych chłopaków podjedzie. No i znowu PKP, PLK, bo to ich... No więc właśnie jak przejazd. Tak dzisiaj trochę o tej kolei jest, to mówię zaraz o tym. No bo ja go zawsze przyjadę, są różne spółki kolejowe, ale akurat PKP, PLK tutaj zajmuje się liniami, w związku z tym te przejazdy też do nich należą. No zobaczymy, czy to jest jakoś tam rzeczywiście ograniczające przepustowość tego przejścia. No bo cały czas równo prosto z tym, z tą ścianą akwawitu, tam dalej płot się kończy i tam cały czas równo było przejście, a tam na środku chodnika wstawili skrzynkę. No i rozumiem, dlatego mówię, sprawdzimy, zobaczymy, no bo wiem, może teraz już są jakieś inne standardy na przykład, bo to też teraz tak bywa, że się zmieniają standardy. No nie można mówić inne standardy, to są głupsze standardy. No, a to pierwszy raz, a witamy w świecie dzisiejszym. Wiele dzisiejszych standardów ustępuje tym, które mieliśmy. Jako starszy pan już coraz częściej się o tym przekonuje. Ale dobrze, no po prostu zapytamy kolej o wyjaśnienie, czy to tak musi być, czy to można na przykład zrobić bardziej sprawnie. Przejazd na Święciechowskiej. Mówię, kto jest naszych chłopaków tam podleci? Nasze chłopaki i Filip i zresztą i Bartek, oni są już chyba nawet po imieniu z rzecznikiem kolei. Tak często mu do niego dzwonią w różnych sprawach, także dobrze, zadzwonią. Tam jeszcze w ten wąski chodniczek, jak się wchodzi między torami a akwawitem, są te zarwane płytki. A jest to przejście cały czas tam, tak? Jest to przejście, tylko tam jak coś przy zwrotnicy robili, w tym momencie płytki. Zarwane płytki, dobra, dopisujemy. Niech tam przy okazji spojrzą i na to. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie i teraz malutka przerwa. I jeszcze przez 9 minut Jarek Adamek odbiera wasze telefony w programie Temat dla Reportera. I odbierzmy kolejny, nie odbierzmy. Się ktoś rozłączył. No dobrze, to czekamy na kolejne połączenie. 65. Nie traćcie cierpliwości. 529-5529. No widzisz, no ktoś tutaj czekał i zrezygnował. Dobrze, to czekamy. Teraz naprawdę patrzymy z oboje, tak wpatrujemy się w tą lampkę i lampka się zapaliła. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z taką sprawą. Szkoła numer 7. SP7. Naprzeciwko szkoły są dwa spowalniacze. Jeden z nich jest tak rozniszczony, dziury naokoło, że dosłownie można sobie tam coś pourywać. Dwa spowalniacze, ale to jest od tej strony tutaj Włoderczaka. Nie, to jest od strony tutaj. Nie, przepraszam, dziewiątka. Szkoła, no, na Zatorzu, to jest dziewiątka. Dziewięć, widzi pan, bo ja tu już skołowany byłem. Muszę mapę
przesunąć no. w głowie, SP9. Tak, dwa spowalniacze. Dwa spowalniacze naprzeciwko sali gimnastycznej. Szczepanowskiego ulica. Szczepanowskiego, tak. Są dwa spowalniacze i one są co roku, ten jeden z nich jest naprawiany i co roku jest rozlatuje się. Nie potrafią zrobić tego tak, jak trzeba. Dwa spowalniacze do naprawy. Dobrze. Jeszcze jedna sprawa. Mhm. Robi się ciepło i to, co zauważyłem na ulicy Grochowiaka, tam też potrzebne są spowalniacze. Tam ludzie jeżdżą 80, 90 na godzinę. Kilka razy nawet interweniowałem w stosunku do kierowców. Tylko od razu szanownemu panu słuchaczowi powiem, jaki jest problem ze spowalniaczami. Spowalniacz jest super dla wszystkich, tak. poza po pierwsze tym, tak, ja po pierwsze tym, który się wpakuje na niego jadąc 80, ale tak. dobrze mu tak i tego nie tak, żałuję, jest. Natomiast tak. żałuję tych mieszkańców, którzy mieszkają obok spowalniacza. Zgadzam, ma pan słuszną rację. Więc jeżeli pan mieszka na Grochowiaka, tak. i jeżeli pan miastu powie, zgadzam się, żeby koło mojego domu był spowalniacz, to myślę, że tak. miasto to nawet panu kubek promocyjny da, co by panu wynagrodzić, tak. że pan będzie cierpiał. A niech pan powie inną sytuację. A jeśli dojdzie do tragedii? A to nie, no. Jasne, że ma pan rację, tak? Tylko ja, no ćwiczymy te spowalniacze już od dobrych paru lat. Ale są spowalniacze tego typu, że nie trzeba przez nie przyjeżdżać, tylko można zrobić delikatną szykanę. Szykanę, a widzi pan. Delikatną szykanę zrobić i nie ma najmniejszego problemu. To, co ja widzę, to szczególnie odpowiednie modele aut, szczególnie tam bardzo szybko jeżdżą, to jest raz. I to naprawdę tam jest potrzebne, bo to, co się dzieje, tam jest tragedia. I jeszcze ulica Grodgera i przedłużenie, tam są wyścigi dosłownie. Tam się przydało czasu, żeby ktoś stanął z pistoletem i łapał tych panów, bo tam się jeździ ponad 100 na godzinę. Mhm. To jest długi odcinek i tam sobie robią, że tak powiem, wyścigi. Na to, no o to bym uczulił właśnie policję i prośbę o te spowalniacze albo szykany. Dobrze. No. Oczywiście prośbę o spowalniacze lub szykany na Grochowiaka przekażemy. To samo prośbę o naprawę tych na Szymanowskiego. Jakby się jeszcze dało gdzieś, ale to nie wiem u kogo, u Matki Natury albo u Pana Boga. Prośbę o to, żeby mózg przywrócił co niektórym. A to wie pan, z tym jest tragedia. Z tym jest tragedia. Zatrzymuje niekiedy kierowcę, tłumaczy mnie człowiek. Zabijesz dzieciaka, będziesz potem płakał, że nie chciałeś. Matka będzie miała cię w kryminale i po co ci to? Tak. Zastanów się. No to jeden mówi dobrze, przepraszam, a drugi mówi, jak to się mówi brzydko, baleczutko. Daj mi spokój, tak, najogólniej. Albo idź sobie gdzie indziej, człowieku. No. Oddal się czym prędzej. Najczęściej paleczutko by pokazuje. Tak. Nie? No i mówię, no to jest to pokazywanie środkowego palca z kolejnym dowodem na to, że pewnego organu jako żywo poszło gdzie indziej, w co innego. Tak, poszło w co innego. Proktolog się kłania. No, także gorąca prośba. Proktolog, urolog, nie mam pojęcia. Jest. Ale dobrze. No. Jasne, za to, że najogólniej rzecz biorąc problemy z ruchem, to jest taki blok, który też do miasta wyślemy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam panie serdecznie, panie naprawdę. I ciepłości, ciepła życzę i pogody. Tak jest, i słoneczka trochę. Tak jest. Kłaniam się. I wyrozumiałych sąsiadów. 65 529 5529. I mamy kolejny telefon. Tutaj nawet sobie nie zdążymy pokomentować za dużo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z Radycza, proszę pana. Mam taką prośbę, czy jest wreszcie laboratorium, które wykonuje cytologię moczu męską? Nie wiem, czy są specjalizacje na męskie i żeńskie, natomiast są laboratoria analityczne, tylko no, myślę, że najprościej jest sobie wygooglać, bo jest ich kilka. Na pewno jest w szpitalu laboratorium, na pewno są laboratoria, które działają przy naszych podmiotach medycznych, przy tych większych przychodniach. Czy jeszcze jest jakieś takie zupełnie niezależne? No postaramy się, jak zdążymy do końca audycji, to może nam się to uda wygooglać. A jak ktoś z państwa ma odpowiedź, to, bo ja zawsze liczę bardzo na słuchaczy, którzy szybko reagują i dzwonią, to też prosimy, żeby nam to jeszcze do za 15:10 przekazać i poratować słuchacza z Rawicza. Chodzi o analizę moczu męską. Ktoś dzwoni? Tak, od Dzień razu dobry. Telefon kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja tu będę z takiej sprawy, bo w Krzywniewie robią tam na przeciwko gminy chodnik, asfalt.
ta firma tam ani nie ustawi dwóch ludzi, żeby kierowali ruchem, ani świateł. Tam ludzie wjeżdżają z jednej, z drugiej strony, się robi taki kocioł. Ja się odezwałem, no powiadam, spierdalaj. Ja powiedziałem, że to gdzieś będę dzwonił, nie? Tak jakby pan powiedział, oddal się czym prędzej. Dobrze. I ulica, jak rozumiem, Dworcowa, bo ona tak jest obecnie przebudowywana. Tak, to jest kolej urzędu gminy tam, nie? Tak, mówię, tak, jest remont Dworcowej, to jest inwestycja powiatu. Ta firma robi chyba, nie wiem, 2 tygodnie, 3, ale tam jeden mieszkańcy gminy Krzmieniowa, tam to, który jedzie w Krzmieniowie, to kierowcy wjeżdżają z tej strony, jechał z dwiema przerwami ciągnikiem, z drugiej strony wjechał tir, nie? No tak. I tam był kocioł, zamiast albo sygnalizację ustawić, albo dwóch ludzi dać, no ja nie wiem. No, dobrze. Takie. No. Dobrze, to przekażę. No czy to jest teraz w tym momencie prośba do Zarządu Dróg Powiatowych, która jest inwestorem i zleceniodawcą pracy, żeby w firmie, która to wykonuje, no przekazać, że ta organizacja ruchu wymaga poprawek, gdyż jako żywo w sytuacji, kiedy z jednej strony ciągnik z dwoma przyczepami, a z drugiej tir. Ja powiem państwu, że to jest dobry temat na egzamin na prawo jazdy, kto ma pierwszeństwo. Bo ja bym powiedział, większy ma pierwszeństwo, ale teraz kto jest większy w takiej sytuacji? No. Dobra, przekażemy, Krzemieniewo. Albo tam do wójta się odezwać, nie? Wójt, no oczywiście pan wójt też, ale pan wójt też pewnie do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie się zwróci. Ja myślę, że pan Radosław też, jeżeli nas słucha, pozdrawiamy serdecznie. Jak tak w dwóch zadzwonimy i on i ja, to myślę, że Zarząd Dróg się ugnie i poprosi, co by tam albo sygnalizację, albo przynajmniej dwóch ludzi z lizakami postawić, tak, którzy będą starczy, regulować. Nie? Jasne. My starczy, nie? I co by mieszkańcom Krzemieniewa lepiej się żyło i lepiej pracowało. No. Dziękujemy. Jak robili na gminie Krzemieniewa w Opołynku, tam kanalizę ustawili sygnalizację i wszystko pasowało, nie? Czyli można. No. Dobra. A tutaj nie wiem, czy firma tego biedna, albo żal pieniędzy jem, co i nie wiem. A swoją drogą trzeba komuś za to machanie lizakiem zapłacić, jasne. A może jakiś bidny student się da zatrudnić. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie i jeszcze ostatnie 2 minuty naszej audycji, a więc 65 529 5529. Patrycja się szeroko uśmiecha, licząc na to, że ktoś zadzwoni i ją pozdrowi. Zobaczymy, dzień dobry. Dzień dobry, ponownie z Rawica dzwonię. W odpowiedzi temu panu właśnie, co szukał laboratorium. Na ulicy Podmiejskiej jest czynne laboratorium. Ale w Rawiczu. W Rawiczu oczywiście, tak. Czyli nie musi pan do Leszna się fatygować? Nie. Na ulicy Podmiejskiej właśnie tam, czyli na ten rondzie niedokończonym, co pani właśnie mówiła. Aha. No to tam właśnie. Czyli wszystko w jednym miejscu macie. I wykopy, dobra, i laboratorium. Tak. Dobrze. Dziękujemy pani bardzo. Mamy nadzieję, że nasz słuchacz z Rawicza słucha nas nadal i już wie, że nie musi eskapady do Leszna przedsiębrać, bo na Podmiejskiej w Rawiczu może sobie to badanie zrobić. A ja mam jeszcze prośbę do ciebie. Na finał zaproś słuchacza na audycję, która pojawi się o 10.15 dziś. A o 10.15 dziś zapraszam państwa bardzo serdecznie, bardzo, moim zdaniem, fajna rozmowa, taka niepolityczna, z panem Arturem Olichwerem. To jest taki człowiek, o którym pisaliśmy, człowiek z Leszna, przedsiębiorca, inżynier, alpinista przemysłowy, który montował ten czubek na Warsaw Tower, czyli na najwyższym budynku w Unii Europejskiej. No i powiem państwu, że bardzo interesująco o tym przedsięwzięciu opowiada. Zapraszam, 10.15. Radio